Koparko ładowarka o wartości około 150 tysięcy złotych zniknęła z jednej firm na terenie powiatu jaworskiego kilka dni temu. Sprawca na teren zakładu dostał się poprzez dziurawe ogrodzenie. Następnie wykorzystał fakt, że w koparku ładowarki znajdowały się kluczyki do tego pojazdu. Uruchomił pojazd, podjechał pod bramę wjazdową, a następnie przy pomocy nożyc do cięcia metalu, które wziął ze sobą, przeciął łańcuch zabezpieczający dwuskrzydłową bramę, otworzył bramę i odjechał z miejsca garażowania. Mężczyzna ukrył koparkę w krzakach na pograniczu powiatów jaworskiego i świdnickiego i myślał, że nikt jej nie znajdzie. Jaworscy kryminalni, prowadząc intensywne działania wykrywcze, zabezpieczyli m.in. monitoring przemysłowy. Na monitoringu nagrał się nie tylko moment kradzieży, ale i wizerunek sprawcy. Sprawcą, złodziejem okazał się 31-letni mieszkaniec naszego powiatu. Jak się okazało, był wcześniej zatrudniony na terenie zakładu, z którego dokonał kradzieży koparku ładowarki. 31-latek usłyszał zarzut kradzieży i przyznał się do winy. Grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności.